Gwarancja zadowolenia z gry nie obowiązuje. Okej! Mustang jest totalnie odjechany. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Dodali nowe DLC do tego Need for Speeda i ja jestem w ciężkim szoku. Jako gracz Forza Horizon, który kupił sobie tam premkę, który dokupował sobie rozszerzenie mapowe. Właściwie to rozszerzenie mapowe miałem już w tej premce. To są takie poważne DLC, no nie? Wow, ja jestem w szoku, bo... A zresztą pokażę wam. Zobaczcie sami. Zobaczcie, to jest Forza Horizon 5 Rally Adventure, ekspansja mapowa, w której miałeś sporo samochodów, sporo zawartości, w sumie całkiem odrębną mapę, no nie? Mogłeś sobie po czymś takim jeździć. W większości negatywne opinie, ale jest całkiem spoko ten dodatek. 90 zł bez promki i teraz promka 71 zł. Panato. Wchodzisz sobie w Need for Speeda. Tutaj masz dodatki. I patrz, dodatek Palace. Mam ten dodatek. To tam na początku miałem kilka samochodów. Patrz, co tutaj się dzieje. Klucze do mapy to jest rzecz, która pojawiła się jakiś czas temu. Odblokowuje wszystkie rzeczy, które są na mapie, żebyś nie musiał ich szukać. W sumie chyba sobie to kupię, bo nie wszystko mam znalezione. Ale patrz na to. 26 zł. Pakiet modyfikacji Volume 3. Zobaczmy, co w tym jest. Co my tu mamy? Rozgrzej silnik i tak. Klub Sport. Niestandardowa konstrukcja do takich samochodów jak Klub Sport GTI, Volvo jakieś stare i Mitsubishi Evo 10. Czyli mamy pakiety ulepszające wygląd do trzech samochodów? Tak, trzy... O Boże. Naprawdę! Dobra, to nie jest drogie, ale patrz tutaj. Co to jest? Pakiet... RoboJet Swag. Co to może być? Zapnij pasy i uwolnij wewnętrznego mecha dzięki pakietowi premium obejmującemu niestandardową furę oraz gamę wyjątkowych przedmiotów, w tym pakiet odzieży z kaskiem. Jeden samochód! Tylko i wyłącznie ten samochód dostajesz. Ja nie wiem, co za fura jest, tak szczerze mówiąc. Ale tylko i wyłącznie ten samochód dostajesz za 62 zł. Wow. Czyli podsumowując, jeszcze czekajcie, bo tutaj mamy coś innego. 44 zł. O, czekaj, bo coś tu jest skreślone. Ten dodatek dopiero się pojawił i już jest promka na ten dodatek. No kurde, hello. Więc tutaj, czekaj, zrzuty ekranu? To z tego dodatku? Bo ja bym chciał zobaczyć, co kupuję. Wejdź ze stylem na wyższy poziom i wyróżnij się dzięki pakietowi legendarnego, niestandardowego Forda Mustanga GT. To jest ta poprzednia wersja przed faceliftingiem. Oprócz fury zdobędziesz 10 poziomów przepustki do prędkości, w ramach której otrzymasz 10 nowych przedmiotów kosmetycznych lub modyfikacji. Korzystaj mądrze, gdyż doładowanie zaczyna działać dopiero po zakupie pakietu. Te poziomy możemy sobie zdobyć normalnie w grze i w sumie całkiem sprawnie się je zdobywa. Wystarczy sobie po prostu grać, więc za 44 zł tak naprawdę kupujemy. Podsumujmy. Jeden samochód za 44 zł. Za 45. Drugi samochód za 63 zł. Czekaj, ja to muszę sobie pododawać. Otwórzmy sobie kalkulator. Nie Call of Duty, kurde! Mam nadzieję, że mi się to... Czekaj, wyłącz to. 63 plus 27. To 35 zł za dwa samochody i trzy pakiety tuningowe. Tak w skrócie. Tylko ty... What? Ja jestem w szoku, mówiąc wam w ogóle o tym teraz. No co jest? Ja pierniczaj, co się dzieje? Naprawdę? To 35 zł? Szok. Dobra, kupujemy wszystko. Okej, ja wiem, że w Need for Speedzie można bardziej tuningować i lepiej te samochody, nie? Ale gwarancja zadowolenia z gry nie obowiązuje. Więc za 129, to jest regularna cena, bez obniżek. Tutaj mamy obniżkę na ulepszenie, to premium, no nie? Ale ja już premium do Need for Speeda kupiłem, bo kupiłem wersję Palace Need for Speed Unbound. Zgadza się? Kosztowało to tyle, słuchajcie, kosztowało to tyle, co Forza w wersji
tej premium. A tu muszę dokupować kilka miesięcy po premierze, po kupnie tej gry za ile tam, 400 zł jakoś to kosztowało, nie? Muszę dokupować dodatki za 135? Czekaj, no. Ja musiałem naprawdę wyciągnąć kalkulator, żeby to sprawdzić. Mustang GT, klub a to dostajemy nowe fury jakby, nie? Ciekawe, czy będą pretuningowane. Kontynuujemy. Więc tak, tu oczywiście więcej mamy rzeczy. Co, jeszcze raz Golfa? Jeszcze raz Mustanga? Jakieś ubrania nowe, okej. Okay. Volvo RX-7, jakieś nowe neony. Fajnie w sumie, że to się pojawia tutaj od razu, nie muszę tego szukać, no nie? Tutaj znowu Evo? Kurde, ile ja będę miał tych Evo? Dobra, zobaczmy. Chodźmy najpierw w samochody. Jest tak, mamy jedno Evo A, bo to jest jakieś już pretuningowane. Znaczy, nie ma części osiągów w ogóle zainstalowanych. Tylko ma wygląd zmieniony, okej. Okay. O, jest nowy Mustang, o kurde, ten to wygląda. Ja pierniczę. Ej, wiesz, te dodatki nie są obowiązkowe, nie musisz ich kupować, nie? No ale przykro, że tyle trzeba hajsu na to kłaść, prawda? O kurde, ej, ten tył wygląda zajebiście, zobacz. To jest LEDowe, ale czaderskie. Wow! I ten Mustang, no, powiem ci, wygląda to fajnie nawet. Ale czy warte? Na pewno nie jest warte 60 zł. Okej, okay, jest tu... To jest RX-7. What? Czekaj. To jest RX-7. Ja myślałem, że to w ogóle jakiś inny samochód jest. Teraz musicie sobie pakiety tuningów do Need for Speed'a niestety kupować w całkiem oddzielnym DLC. Równie dobrze mogliby to wsadzić w jednym DLC za na przykład 20 zł, a nie łącznie za 135 zł. Wow! Dobra, więc to jest po prostu przebrana RX-7. Tutaj mamy do niej darmowe, że tak powiem, w cenie gry pakiety. Darmowe w cenie gry. Come on, dobra. Tutaj możemy tylko zmienić felgi w tym bodykicie. No ale to jest taki legendarny bodykit dla tego samochodu, no nie? Kurczę, nie wiem czym się najpierw przejechać. Fajnie by było przetestować wszystko naraz. Zobaczmy tego Golfa. Ale patrzcie, wszystkie te samochody, one nie mają chyba żadnych ulepszeń, osiągów, zdaje się. Może ten Mustang jakoś tam jest porobiony. Ale no, posłuchajmy jak one brzmią chociaż. Okej, okay. Mustang jest totalnie odjechany. Ja już zapomniałem ile on kosztował, wiesz? Ale wygląd jego jest astronomiczny. Ta tylna lampa... Patrzcie, to jest w ogóle ekran, na którym wyświetlają się jakieś napisy. Ja nie wiem czy on jest... Ej, to by była chyba przesada, gdyby się okazało, że te samochody z DLC, że one są jakieś potężne, nie? Że po tuningu one robią jakieś hardkorowe rzeczy. Ja nawet muszę to sprawdzić. Zobaczcie, kupiłem sobie to DLC, kasa na koncie nie zmieniła mi się w ogóle, zmienił mi się tylko poziom. Ja miałem tam chyba 12, teraz mam 22. I z racji tego pojawiły mi się nowe rzeczy odblokowane jakby, nie? Okej, okay, Mustang jest czadowy. Znaczy ten tył mi się mega podoba i ten taki ekran, kurczę, z tyłu. Tak, ten Mustang kosztował 40. Wiecie co, ja zrobię chyba oddzielny odcinek dla pozostałych. Ty, zobacz, jak hamuje. To się też świeci na czerwono tutaj. Ja pierniczę, zajebiste. Zrobimy sobie chyba oddzielne odcinki dla każdego samochodu, bo chcę sprawdzić jedną rzecz, czy te fury, które kupujemy w tym DLC, czy one faktycznie... Dostałem 100 tysięcy expa. Czy te fury, które tutaj dostajemy w tym pakiecie, czy one są dobre? Nie wiem, no. Czy lepsze są od innych samochodów? To jest jakby oddzielny samochód, nie? Mamy hybrydową V8-kę. Nie wiem, co tu wrzucić. No musimy jakiegoś swapa chyba zrobić, co? Teraz tak patrzę, że mi chyba nie starczy kasy na tuning wszystkich tych furek. Ale jestem ciekawy Mustanga, bo czy on jest jakoś lepszy względem podstawowego Mustanga, czy my po prostu kupujemy sobie ten pakiet i tyle, jesteśmy frajerami, że go kupiliśmy. Podejrzewam, że to drugie. Tu możemy sobie handling polepszyć. Znaczy, no, prędkość maksymalna jest taka sama jak dla innych tych sportowych furek. Możemy furę też postawić wyżej, zobacz jak to wygląda.
Okej, okay, nie no, to musi siedzieć, nie no, musi. Zmniejszymy tylko trochę camber. No i co, jedziemy, no, zobaczymy co ta fura potrafi. I czy na pewno będzie taka dobra, jak obiecują pieniądze, które wydałem na tuning tego samochodu i w ogóle na ten samochód, żeby go kupić za złotówki? Nie wiem. Zobaczmy, jedziemy sobie po autostradzie. Powiedział, że osiągi są raczej takie adekwatne dla samochodów w klasie S+. Pytanie, czy ten samochód będzie jakoś bardziej stabilny? Nie wiem. Wiem, że samochody z klasy S+, jak najedziemy na krawężnik i mocno skręcamy, to potrafią się łatwo destabilizować. Tutaj jest podobnie, ale chyba jest bardziej stabilnie niż w niektórych samochodach, które mam stunigowane w tej klasie. VMAX jest taki jak dla innych samochodów. Uwierzycie, że w tej grze Bugatti nie może jechać 400 km na godzinę. O, całkiem dobrze się prowadzi. Moi drodzy, wydaliśmy 43 zł na to, żeby samochód wyglądał. Ale chodźmy jeszcze na jakiś wyścig z innymi graczami. Zobaczymy, co się stanie. Okej, myślę, że to będzie fajny pojedynek, bo mój przeciwnik wziął Regerę, czyli najlepszy samochód w grze, który sam wygrywa. Nie no, śmieję się, też trzeba umieć nim jeździć. Ale jest to mocny rywal, także jeśli faktycznie Mustang jakimś cudem da radę, w moich rękach zwłaszcza, no to będzie to niezłe wyzwanie. W ogóle zauważyłem jeden fajny detal teraz na zderzaku tego auta. Aaaa, moje 43 złote! No nie! Oddajcie mi... O kurde, chyba się rozwaliła Regera. Czekaj, czekaj, bo jeszcze jestem w grze. Dawaj Mustang! O nie, nie skręca! O kurde, Regera też się rozwaliła. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze jesteśmy w grze. Tak, na nierównościach jest problem, żeby opanować furkę. Tutaj na zderzaku faktycznie coś się tam animuje. Będziemy musieli sobie to po wyścigu obadać. O! Nie! Nie, Mustang! O! Strasznie, strasznie. Ale nic, nie poddaję się, jadę dalej. 42 zł. Wow. Ej, to wygląda jak faktycznie tylko pakiet wizualny. To jest dobrze i niedobrze. Znaczy, na ogółu myślę, że dobrze, że ten Mustang jest po prostu Mustangiem, a nie jakimś hiperautem nagle po zmianie wizualnych rzeczy. Podejrzewam, że standardowy Mustang, gdybym wlepił do niego V12 hybrydową, jeździłby podobnie jak to. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, jeśli zainstaluje się takie poszerzające bodykity tutaj w Need for Speedzie. To by musiał się wypowiedzieć jakiś Need for Speedowy specjalista, wydaje mi się. Których teraz chyba zresztą przybędzie, no bo w Game Passie będzie ta gierka. Bardzo fajnie moim zdaniem. Chociaż teraz na ilość graczy nie można narzekać. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to dobrze, że nie dostajemy tutaj jakiegoś super hiper auta za 43 złote, tylko że dalej możemy sobie kupić Mustanga zwyczajnego w grze i tak go sunigować, żeby jeździł w ten sposób albo i lepiej niż ten. To tyle jeśli chodzi o pojedynek z Regerą. A gościu też nie jechał jakoś fantastycznie, nie? Tylko ja wam powiem, mi jest ciężko jeździć klasą S+, w tej grze. Bardzo niestabilne są te samochody. O, zobacz, nie ma porównania. Ja też miałem idealny start, nie? To jest to. Ja bym go jeszcze popróbował w innych klasach zrobić, może w jakiejś klasie A+, czy może w S, bo przy wyższych prędkościach naprawdę nie jest go łatwo opanować. Może w niższych klasach by sobie lepiej radził. O, w ogóle się fajnie zniszczył ten ekran z tyłu, który ma działać jako lampa, zaczął wyświetlać jakieś dziwne obrazy. O, okej. Tutaj całkiem ładnie się trzymał przez chwilkę. Ale tak już powyżej 320 zadyszka, nie? Trzeba go nitrem pompować, żeby
do VMAXa się zbliżył. No gdzieś tam Regerę na chwilę w radarze widziałem. Jak się tutaj trzeba skupić, naprawdę, nie zdajecie sobie sprawy. Strasznie. Jeśli ktoś z was nie grał jeszcze w tego nowego Need for Speeda, to muszę was ostrzec, ale... Multiplayer jest tu frustrujący fest. Dlatego, że mega łatwo się rozbić w tej grze. A no właśnie, kościu się rozbił. A na wyścigach multiplayer cały czas się rozbijamy i bardzo łatwo jest, żeby inny gracz nas zepchnął. Ale tak naprawdę bardzo łatwo. W Fordzie mamy coś w rodzaju ochrony przed taranowaniem. Jak inny gracz będzie w ciebie jechał, to po prostu twój pojazd robi się duchem i ten gracz po prostu przez ciebie przenika, nie? Tutaj tego nie ma. Tu jak ktoś cię chce zepchnąć, to cię spycha i po tobie. Już masz właściwie po wyścigu. I Regera tam się tak mocno rozwaliła, ale tak bardzo mocno. A mimo to, zobaczcie, już siedzi mi na ogonie. No, to by było na tyle. O, 320, no coś tam. Jak nie skręcamy kołami, to całkiem dobrze przyspiesza ta fura, ale przeważnie właśnie skręcamy, nie? Czyli zobaczcie, Regera się fest mocno rozwaliła gdzieś tam. No Mustang myślę, że jest po prostu takim przeciętnym samochodem w klasie S+. Nic nadzwyczajnego. Dla mnie szkoda, bo wydałem 43 zł na niego, a dla gry myślę, że dobrze. Bo nie jest to gra pay to win. Nie? A tak na marginesie, przyjrzyjcie się na zderzak. Widzicie, tam jest też taki mały ekranik. I na tym małym ekraniku biega sobie konik. A jak cofamy, to te tylne, nie wiem jak to nazwać, lampy? Lampy chyba. Świecą się na biało. Jak jedziemy do przodu, to na zielono. A jak hamujemy, to na czerwono. W sumie spoko, nie? Wygląda naprawdę fajnie, ale... Z tym wyglądem nie wiążą się jakieś tam wyższe osiągi. Przynajmniej z tego mojego testu, który ja tutaj zrobiłem, to nie wynika. A ja was zapraszam na test kolejnych autek z DLC i w ogóle tych pakietów. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.